Popołudniowy program Radia M w piątek 29 sierpnia. Zbliża się 14.30, czas na wiadomości. Przed mikrofonem Sylwester Strzałkowski. Przyjechaliśmy dopominać się o cywilizację, tak mówią manifestujący w Warszawie związkowcy z Solidarności. Wakacje pozytywnie zaplątanych? Czemu nie? Za chwilę rozszyfrujemy to hasło. W tym serwisie także o tym, że premier z prezydentem uzgodnili wspólne stanowisko na szczyt Unii Europejskiej. Trzydzieścioro pozytywnie zaplątanych spędza wakacje w Międzybrodziu Bialskim. Pozytywnie zaplątani to uczestnicy programu edukacyjnego pod tą samą nazwą, stworzonego dla młodzieży ze szkół średnich Śląska. Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie Młodzi Aktywni z Bierunia. Na czym polega projekt Pozytywnie Zaplątani? Uczestnicy biorą udział w szkoleniach, m.in. dziennikarskim. Z jakim skutkiem? Posłuchajmy. Relacja jednego z uczestników, Filipa Berezowskiego. Podzieliliśmy się na 6 grup, kierując się swoimi zainteresowaniami. Uczymy się fotografować, tworzyć strony internetowe, grać na instrumentach, przeprowadzać reportaże, uczyć się jak robić filmy. Część z nas będzie pogłębiała swoje hobby, ale dla innych będzie to tylko przygoda. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami. Na przykład zajęcia muzyczne odbywają się pod okiem gitarzysty zespołu Golec Orkiestra, a filmowanie uczy scenarzysta Pogody na jutro. Ja biorę udział w zajęciach grupy radiowej prowadzonej właśnie przez dziennikarza Radia M. Najważniejsze jest jednak nie tylko zdobywanie nowych umiejętności, choć te dla wielu mogą być wskazówką przy wyborze kierunku studiów, ale przede wszystkim dobra zabawa. Z Międzybrodzia Bialskiego dla Radia M, Filip Berezowski.